obu panów, pierwszy odpowie Janek. Dlaczego chcesz zostać przewodniczącym, wiedząc, że jest to bardzo duża odpowiedzialność? Dziękuję. Witam jeszcze raz wszystkich. Odpowiadając na pytanie, krótko zwięźli na temat. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, a wywodzę się z tego. Myślę, że każdy człowiek powinien sobie stawiać nowe wyzwania i próbować wszystkiego. To wszystko. Szanowny panie prowadzący oraz wszyscy tu zebrani. Przede wszystkim staję tutaj w roli człowieka, który mam nadzieję złączy tutaj wszystkich razem i podejmie się roli przewodzenia samorządu uczniowskiego jako organu, który łączy wszystkich uczniów, nie tylko tych członków. Startuję jako przewodniczący i biorę odpowiedzialność na to, ponieważ wierzę, że w te kilka lat możemy zrobić dużo i ten fundament, który pozostali i członkowie, którzy byli poprzednio w samorządzie uczniowskim, możemy teraz rozbudować i wierzę, że uczynimy to. Dziękujemy bardzo. W takim razie drugie pytanie. Co wyróżnia ciebie od twojego kontrkandydata? Zaczynam od Kacpra teraz. Co wyróżnia mnie od kontrkandydata? Myślę, że doświadczenie jednak bądź co bądź. Przede wszystkim jestem radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Jestem też przewodniczącym klasy i myślę, że ci, którzy ze mną współpracują, wiedzą, że jestem dosyć skrupulatny i konsekwentny. Nie wierzę w to, że może i Janek nie być gorszym kandydatem, bo jednak podziwiam bardzo to, co robi Janek i uważam, że jest godnym kandydatem. Jednakże uważam, że człowiek z trochę dłuższym stażem tutaj powinien wziąć to razem i tworzyć. Dziękuję. Janek, prosimy. Co wyróżnia ciebie od kandydata? Co wyróżnia mnie? No, mniejsze doświadczenie. Zacząłbym od tego. To na pewno. Co jeszcze? Nie wiem. Chcę się uczyć nowych rzeczy. Jestem tu tylko i wyłącznie po to. Nic więcej. Co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że należą się brawa. Ciekawy jestem, ilu z was by się zdało na to, żeby przyjść tak przed społecznością uczniowską dwa słowa powiedzieć. Także myślę, że trzeba jeszcze raz brawami po drugim pytaniu nagrodzić ich za to, że w ogóle przyszli dzisiaj i chcą was reprezentować. Przejdźmy do kolejnego pytania. Co zrobiłbyś, żeby zachęcić uczniów do przyjścia na wybory? Wiemy, że to jest piątek, wiemy, że to jest ostatni dzień szkoły i co jest waszą inicjatywą, żeby oni przyszli i jednak na ciebie ten głos oddali? Myślę, że największym czynnikiem, który może przekonać uczniów do przyjścia na wybory, jest myśl, że mogą wybrać kogoś, kto będzie godnie reprezentował przez cały rok szkolny. No i trzeba to zrobić z głową, pamiętać, że to jednak jest osoba, musi być osoba odpowiedzialna. Tyle. Co bym zrobił? Czym bym zachęcił? Przede wszystkim zachęciłbym myślą, że powinniśmy już od najmłodszych lat budować świadomość demokratycznego państwa prawa. I dlatego uważam, że wybory już tutaj przewodniczącego powinny być pierwszym krokiem na to, do tego, żeby budować świadomość tego, co się wokół nas dzieje i wybierać odpowiedzialnie. I dlatego zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału na wyborach, ponieważ to jest potrzebne, właśnie to budowanie tej świadomości. Dziękuję. Dobrze, brawo! Dziękujemy. Kolejne pytanie. Co zrobiłbyś, żeby bardziej zintegrować społeczność uczniowską? Co bardziej bym zrobił? No przede wszystkim inicjatywy, które łączą właśnie tą społeczność. No, jednak bądź co bądź, jeżeli kierowalibyśmy tylko do danej grupy docelowej działania, to nie połączylibyśmy wszystkich. Jednak chcemy rozmawiać, debatować, co chcielibyśmy tu zmienić, co chcielibyśmy uczynić, żeby za kilka lat, kiedy inni będą przychodzić,
znaczy ci ludzie wykonali dobrą robotę. I dlatego przede wszystkim inicjatywy. Mam nadzieję, że uda mi się utworzyć uczniowski budżet inicjatyw i dzięki temu będziemy mogli mieć potężny wkład w to, co się, raz, że się dzieje w szkole, to, co możemy w niej zmienić. I przede wszystkim te inicjatywy właśnie łączące, ta ciągła debata. I dlatego mam nadzieję, że razem weźmiemy w niej udział. Dziękuję. Co zrobiłbym, żeby zintegrować bardziej uczniów? Myślę, że popieram bardzo takie wydarzenia jak Dzień Dziecka, które bądź co bądź integrują osoby z różnych klas, tak samo klasy. Co mogę powiedzieć więcej? Rozmowa, jak to powiedział mój przedmówca. Debata, rozmowa i wydarzenia wspólne. Dzięki bardzo. Kolejne pytanie do was, panowie. Co zrobilibyście i jak zachęcilibyście absolwentów aktualnych szkół podstawowych, będąc niedawno także uczniami, żeby przyjść do naszej szkoły? Co byście im takiego mogli powiedzieć? Co bym zaproponował? No, jak dla mnie jedną z najlepszych form zachęcenia jest dobra reklama. Mamy XXI wiek, a więc według mnie najlepszą formą reklamy jest reklamowanie się poprzez social media. Wszelakiej maści, Instagram, Facebook, TikTok. No. Dla mnie to, oprócz reklamy w social mediach, jest dla mnie ważne byłoby utworzenie drzwi otwartych w szkole oraz promowanie się na targach szkolnych. Dziękujemy. Tak jak powiedział mój przedmówca, promocja jest bardzo ważna i też popieram to, żeby w social mediach działać. Dlatego jak już wygram wybory, powołam rzecznika medialnego samorządu uczniowskiego, który będzie aktywnie działał w social mediach. Na pewno właśnie to, co się dzieje wewnątrz szkoły, bo to, co się dzieje wewnątrz szkoły, będzie chciałbym, żeby miało wydźwięk na zewnątrz. Dlatego wszelakiej maści działania, inicjatywy, ale też budowania tej kultury ekonomikowej, żeby ona brzmiała na zewnątrz. Bardzo bym chciał, abyśmy współpracowali z innymi szkołami. Dlatego chciałbym, żeby wszystkie te przetestowane działania w szkole, które mam nadzieję, że zrobimy w następnym roku, wyszły też poza szkołę. I to będzie najlepsza promocja, jak działamy z innymi szkołami poza murami. Dziękuję. Jakie widzisz możliwości lepszej współpracy samorządu z gronem nauczycieli i pedagogów naszej szkoły? Bo myślę, że to też jest ważna i istotna kwestia współpracy uczniów z nauczycielami, bo jest taka zależność, wiecie, że dorośli mają takie pomysły, młodzi mają takie pomysły i trzeba jakoś to wszystko razem złączyć, żeby wszystko działo się dla dobra społeczności uczniowskiej, dla dobra naszej szkoły. Myślę, że to jest bardzo ważna rola przewodniczącego samorządu w tym. I co wy byście na ten temat powiedzieli? Dwa słowa. Przede wszystkim otwartość i rozmowa z nauczycielami. Jeżeli ktoś z grona pedagogicznego tutaj jest, ja już otwarcie mówię, jestem otwarty na współpracę. Naprawdę. Wspólne inicjatywy przede wszystkim. Coś, co będzie łączyło kreatywność, przedsiębiorczość. Naprawdę, możemy to uczynić i dzięki temu ta różnica w relacjach uczeń-nauczyciel może się zmniejszyć z dodatnim skutkiem dla szkoły. Dziękuję. Przede wszystkim rozmowa i dochodzenie do dobrych wniosków. Według mnie to jest klucz do tego, aby uzyskać porozumienie na linii uczeń-nauczyciel. Dziękujemy. I teraz tak sobie razem z Karoliną i z opiekunami samorządu wymyśliliśmy, że wszyscy wiemy, że gdzieś tam wasze kampanie już są w toku i w social mediach, i w szkole. Mamy do was takie jedno pytanie. Damy wam chwilkę na przemyślenie go, ale brzmi ono tak. Twój pierwszy powyborczy postulat. Dobra, no to Kasper. Najważniejsze może być jeden. Daj Kasper. Tak, Kasper? Myślę, że wielkie brawa.
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o największym, takim najważniejszym postulacie, którym chciałbym zrobić, tylko nie wiem, czy uda mi się jako pierwszy go zrealizować, bo to jest dosyć spore przedsięwzięcie, to przede wszystkim budżet inicjatyw uczniowskich. Naprawdę, chciałbym, żebyśmy to my mieli też jakiś swój wpływ i żebyśmy mogli dołożyć cegiełkę do rozwoju naszej szkoły. Dziękuję. Dziękujemy. Ciężkie pytanie. Myślę, że powinniśmy rozwijać, tak jak już był samorząd, jako pierwsze. Co dalej? Zaproponowałbym jedno z moich postulatów, które zawarłem w ogłoszeniu. Jest to zmiana formatu legitymacji. Dziękujemy bardzo wam za udział dzisiaj. Cieszymy się, że jeszcze was trochę mimo wszystko było, że jest ciepło, że jest ostatni tydzień szkoły. Mamy nadzieję, że powoli swoich kandydatów wybieracie, wiecie na kogo głosować. Jutro jeszcze kampania trwa i Karolina zaraz was zaprosi na jutrzejsze wydarzenie. W czwartek kampania kończy się, jest cisza wyborcza. Czyli nasi kandydaci już nie będą mogli agitować swoich postulatów. Wszystkie posty, które są w internecie kontrolowane przez samorząd, zostaną zablokowane w komentarzach, żeby już nic nie można było dalej robić. I w piątek według harmonogramu, który zostanie przedstawiony, myślę, na Librusie chyba, czy gdzie tam będzie, czy na stronie samorządu, dowiecie się, na której godzinie w piątek przyjdziecie głosować. Jeszcze raz dziękuję tutaj w swoim imieniu wszystkim, którzy przyszli na dzisiejszą debatę. Tutaj bardzo. To ja wyjdę. Ja zapraszam jutro na debatę, w której udział wezmą kandydaci na rzecznika praw ucznia, czyli Ola Ozga i Kacper Lete. Mam nadzieję, że zjawicie się tutaj w równie dużym gronie i będziecie kibicować swoim tutaj przedstawicielom. I jeszcze chciałabym oficjalnie ogłosić, że na rzecznika praw ucznia z grona nauczycielskiego startować będą pani Barbara Zawadzińska oraz pani Anna Nowakowska-Szwajca. Także możecie się zastanawiać, kto weźmie udział tutaj, na kogo będziecie głosować i kto ma szansę na wygraną. Jeszcze raz dziękuję i tutaj przedstawicieli na przewodniczącego poproszę, żeby jeszcze zostali. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. I myślę, że jeszcze wywiady będą tutaj chcieli przeprowadzić. A resztę zapraszam na lekcje. I do zobaczenia w piątek. Wybierzcie mądrze. I jutro na debacie. W naszej szkole zbliżają się wybory na przewodniczącego samorządu. Zapytajmy kandydatów, co mają do zaoferowania. Nazywam się Kasper Słowik. Jestem uczniem klasy 2 DG. Moje zainteresowania to ekonomia i prawo. Cześć, jestem Janek Hula i jestem z klasy 2B. Moje zainteresowania to ekonomia i moda. Super. Co skłoniło cię do kandydowania? Jako pierwsze skłoniło mnie to, że mogę podjąć nowe wyzwania, a uważam, że w życiu trzeba podejmować się co nowszych wyzwań. Dlaczego akurat na ciebie mamy oddać głos? Myślę, że jestem odważny, w sensie potrafię porozmawiać z ludźmi, jestem komunikatywny. Uważam, że taka zmiana jest dobra. Jeśli wygrasz, co chcesz zmienić i dlaczego? Jeśli wygram, moim pierwszym postanowieniem będzie zmiana formatu legitymacji z papierowej na typu karty płatniczą, w takim kształcie. Dziękuję. Również dziękuję. Co skłoniło cię do kandydowania? Do kandydowania skłoniły mnie dwa fakty. Chęć zjednoczenia społeczności uczniowskiej oraz wzięcie odpowiedzialności za pracę samorządu. Dlaczego akurat na ciebie mamy oddać głos? Przede wszystkim za mną przemawia duże doświadczenie, iż jestem radnym Młodzieżowej Rady Miasta oraz przewodniczącym klasy oraz myślę, że moje pomysły mogą zmienić szkołę na lepsze. Jeżeli wygrasz, co chcesz zmienić i dlaczego? Jak wygram, przede wszystkim chciałbym wprowadzić jak najwięcej inicjatyw łączących uczniów, przede wszystkim właśnie sejmiki, też ten budżet inicjatyw uczniowskich, ale przede wszystkim też chciałbym rozwijać myśl przedsiębiorczą uczniów. Dziękuję.